Hejka kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców. Ulubieńców mieszanych, bo pojawią się tutaj i kosmetyki, i dodatki, i książka, i film, nawet serial. Więc tych fajnych rzeczy naprawdę będzie tutaj bardzo, bardzo dużo. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba i czymś Was zainspiruje, czymś Was zainteresuje, coś Wam po prostu wpadnie w oko, a mam nadzieję, że później na przykład i w ręce. No bo w sumie ten film właśnie jest po to, żeby dzielić się fajnymi rzeczami. No ja tutaj tych rzeczy trochę znalazłam, pozbierałam i po prostu pokażę Wam, co zainteresowało mnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zaczynamy. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo wiele osób definiuje takie moje znaki rozpoznawcze jako takie trzy rzeczy składowe. Pierwsza to są różowe usta, druga to są loki, a trzecia to jest duży naszyjnik. I tutaj muszę Was zaskoczyć, bo ostatnio dużych naszyjników totalnie nie noszę i przerzuciłam się na właśnie takie naszyjniki, jakie widzicie teraz na mojej szyi. Jest naszyjnik z House'a, jeżeli byście chcieli wiedzieć, który ostatnio pokazywałam Wam w holu, składający się z trzech takich małych, bardzo, bardzo drobnych łańcuszków. I właśnie łańcuszki to jest coś, co ostatnimi czasy pokochałam, bo w sumie nadal uwielbiam takie bardzo duże, pokaźnych rozmiarów naszyjniki, natomiast teraz moje serce skradły właśnie takie maleńkie, cieniuteńkie maleństwa. Nie wiem, co one w sobie mają, ale wyglądają przepięknie do każdej stylizacji i dodatkowo są takie bardzo dziewczęce, właśnie bardzo delikatne. I nie wiem dlaczego, ale po prostu bardzo, ale to bardzo polubiłam je nosić. I noszę praktycznie cały czas właśnie takie drobniutkie naszyjniki. Te akurat są złote, bo nadal pozostaje przy kolorze złotym. Natomiast tutaj możecie sobie wybrać. Ogromny jest wybór w sklepach tych właśnie naszyjników. Nie wiem dlaczego, ale trzymam obydwa z serduszkami. Ale naprawdę uwielbiam je i chętnie bym jeszcze kilka przygarnęła, bo fajnie wyglądają pojedynczo, ale fajnie też wyglądają wszystkie razem. I podejrzewam, że gdybym dołożyła te jeszcze tutaj, to też wyglądałoby to naprawdę, naprawdę fantastycznie. Więc pierwszą taką moją ulubioną rzeczą w tym miesiącu są właśnie takie drobniutkie, malutkie, złote naszyjniki. Jeżeli jesteśmy już w tematyce dodatków, to przejdziemy bardzo sprytnie do butów, ponieważ to jest mój kolejny ulubieniec, to są moje najnowsze buciki, najnowszy zakup, to są Roche, które pokochałam. Jeżeli jesteście zainteresowani ceną i ogólnie większą ilością informacji, to zapraszam na mój poprzedni któryś tam film, to był haul, w którym pokazywałam te buty, więc podlinkuję Wam go na dole, jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście. Natomiast te buty stały się moim totalnym, totalnym ulubieńcem. W życiu nie miałam lżejszych i wygodniejszych butów. Powiem Wam, że kiedyś byłam mega negatywnie nastawiona do butów sportowych. Nawet na WF nie chciałam chodzić w butach sportowych, co wydaje się być bardzo dziwne, ale tak, nie chciałam tego robić. Po prostu miałam jakąś taką niechęć do tych butów. Natomiast jak kupiłam te, to jestem totalnie zakochana i szczerze mogłabym teraz wszystkie szpilki wyrzucić, jakie tylko mam i nosić tylko te buty, bo po prostu komfort chodzenia jest po prostu rewelacyjny. Dobra, teraz w sumie nie wiem już do czego przejść, więc przejdę do książki, a później będziemy tak wszystko mieszać. Książka, którą trzymam, jest to książka, którą na pewno bardzo dobrze znacie, bo teraz po prostu jest wielki boom na nią i praktycznie każdy ją przeczytał, przeczyta albo ma zamiar ją kupić. Więc jeżeli macie również taki zamiar, to koniecznie dajcie mi znać, a jeżeli już ją przeczytaliście, to też dajcie mi znać, co o niej sądzicie. Jest to książka Zelli, Girl Online. Ona mnie kosztowała coś około 33 zł, tak mi się wydaje, była na Empiku na promocji. Natomiast tutaj cena sugerowana to jest 4 dyszki, więc też nie jest to jakoś szczególnie dużo, spoko, można wydać. Jeżeli chodzi o samą książkę, to powiem Wam, że ja byłam bardzo, bardzo ciekawa, co Zella tutaj w tej książce napisała, ponieważ ona bardzo wiele razy powtarzała, że jest z tej książki bardzo dumna, z czego się w sumie nie dziwię, bo gdybym napisała książkę, nieważne jaką, to podejrzewam, że też bym była dumna, że udało mi się w ogóle cokolwiek sklecić. Natomiast książka ta jest to taka bardzo lekka historia, powiedziałabym właśnie, na przykład na wieczór, na jakiś luźniejszy dzień, na przykład możemy sobie ją zabrać z powodzeniem do parku na spacer i będzie nam się fantastycznie ją czytało, bo jest to taka bardzo lekka, bardzo taka zabawna, taka, nie wiem czy słowo sympatyczna pasuje do opisu książki, wydaje mi się, że nie, ale to jest właśnie to słowo, które nasuwa mi się czytając tą książkę. Ja jeszcze nie przeczytałam, zostało mi tam powiedzmy kilkadziesiąt stron, ale no już kończę. Jak widzicie, to już jest no, maleństwo. Myślę, że przeczytam to jutro czy pojutrze.
W każdym razie książka wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie jest ona jakąś super powieścią czy czymś w takim stylu. No nie spodziewajcie się tutaj jakichś nie wiadomo jakich tekstów, jakichś słów, sformułowań, bo jest to książka napisana bardzo prostym, bardzo takim młodzieżowym językiem. Natomiast historia, która jest zawarta w tej książce, tak bardzo mnie urzekła, że po prostu jak ja czytam tę opowieść, to mam wielkiego banana na twarzy i nie mogę przestać się uśmiechać. Dlatego właśnie słowem, który moim zdaniem opisuje tą książkę, jest słowo sympatyczne, chociaż wiem, że totalnie nie pasuje do opisu książki. Ogólnie jest to książka, która opowiada o dziewczynie Penny, która jest bardzo taką dziewczyną nieśmiałą, której zdarzają się różnego rodzaju wpadki, dziwne sytuacje, śmieszne sytuacje, która ma ogólnie dosyć duży problem ze sobą, ma również napady paniki. No i ona sobie z nimi radzi, ma na swojej drodze różnych ludzi, tych, których lubi bardziej, tych, których lubi mniej. Poznaje chłopaka, ogólnie przygoda życia, więc książka bardzo lekka, bardzo, bardzo fajna, ja ją serdecznie polecam. I szkoda, że tak szybko się ją czyta, bo przyjemność jest naprawdę wyjątkowa. Ja lubię takie lekkie książki, a ta jest zdecydowanie właśnie taką książką i mogę Wam ją serdecznie polecić. Teraz wmieszamy w całość ulubieńców trochę kosmetyków i trzymam przed Wami moją ulubioną paletkę ostatnich miesięcy, której używam, chciałam powiedzieć w dzień i noc, ale to by było dziwne, bo na noc się nie maluje, ale używam naprawdę bardzo, bardzo często, praktycznie codziennie. Jest to Nude Tute z The Balm. Uwielbiam te kolory, uwielbiam tą paletę. Ma kolory przepiękne, naprawdę przepiękne. Używałam tej palety, kiedy tworzyłam dla Was mój makijaż dzienny, moją makijażową rutynę. Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to oczywiście odsyłam Was, tam będzie link na dole do tego filmu, będziecie mogli sobie go obejrzeć i nadrobić. Paleta jest fantastyczna, teraz też mam makijaż wykonany tymi cieniami, bo tak jak mówię, używam jej bardzo, bardzo często. Kolory są przepiękne, jedne są bardziej mieniące się, inne mniej. Jest jeden albo dwa matowe, trzy matowe, reszta to jest takich połyskujących, błyszczących, perłowych. Są przepiękne, trzymają się na powiece cały dzień bez żadnej bazy, bez żadnych takich sztucznych właśnie tutaj wiecie jeszcze polepszaczy. Generalnie jestem bardzo, bardzo zadowolona, a co jeszcze podoba mi się w tej paletce, to to, że ma lusterko, więc możemy spokojnie wziąć tą paletkę w podróż i możemy się pomalować nawet w najgorszych, najtrudniejszych sprawach, przypadkach. Tak, więc paletka jest to jedna z moich ulubionych i tak jak mówię, jest rewelacyjna i naprawdę pigmentacja cieni, to, że się utrzymują i to, że mają takie piękne kolory, jak najbardziej na plus, więc jeżeli szukacie jakiejś super palety, to jest właśnie Wasza paleta. Kolejnym kosmetykiem, bo już możemy zostać w tematyce kosmetyków, będzie tym razem coś do włosów. Jest to suchy szampon z Batiste. Ja generalnie jakąś fanką suchych szamponów raczej nie jestem. Dlaczego? Dlatego, że wolę się już gdzieś spóźnić i umyć włosy, niż sztucznie przedłużać ich świeżość. Natomiast wiadomo, że czasami dzieje się tak, że po prostu trzeba te włosy odświeżyć, bo faktycznie nie ma czasu. Albo po prostu włosy mają gorszy dzień i są, nie wiem, przytłuszczone, oklapnięte, a być takie nie powinny. Czasami tak się dzieje, na pewno dobrze o tym wiecie. Ogólnie ja nie widzę za bardzo różnicy pomiędzy tymi wszystkimi suchymi szamponami z Batiste, bo dla mnie efekt jest dokładnie ten sam, różnią się tylko opakowaniem i zapachem. Natomiast będąc ostatnio w sklepie, rzucił mi się w oczy ten suchy szampon. Prawdopodobnie przez to, że ma takie fantastyczne, kolorowe opakowanie, idealnie skojarzył mi się z klimatem wiosennym. Natomiast nie dlatego go kupiłam. Kupiłam go dlatego, że po prostu wszystkie inne mi się pokończyły. Jest to Batiste Floral Essences. Fantastyczny zapach, no działanie takie jak każde inne, czyli też fajne, w porządku i ten produkt też znalazł się w moich ulubieńcach, głównie właśnie ze względu na zapach, ale i opakowanie, bo tak jak mówię, tutaj działanie mnie w ogóle nie zaskoczyło, bo po prostu sprawdza się tak jak każdy inny suchy szampon z Batiste. Teraz chwilowo odciągnę Waszą uwagę od kosmetyków i zajmiemy się filmem. Na ten film wpadłam totalnie przypadkiem. Razem z moją mamą strasznie się nudziłyśmy i postanowiłyśmy wieczorem obejrzeć sobie film. Historia bardzo prosta i prawdopodobnie co wieczór przeżywacie właśnie takie rozterki. Natomiast przeszukałyśmy praktycznie wszystkie kanały filmowe, VOD, Onet i w ogóle generalnie wszystko. No i w końcu wpadłyśmy właśnie na ten film pod tytułem Pan Pip.
ja tak spojrzałam na początku na ten tytuł, spojrzałam na aktorów, nie będę wam zdradzać, kto tam gra, bo to musicie zobaczyć i na pewno was to zachęci, a przynajmniej większość na pewno z was. No i tak zobaczyłam, obejrzałyśmy zwiastun i stwierdziłyśmy, że tak, to jest film, który chcemy obejrzeć. Pan Pip jest to film, który na pewno w moim sercu zostanie na dosyć długo, ponieważ jest to film bardzo wzruszający, bardzo poruszający, taki, który skłania trochę do refleksji. Na pewno nie jest to lekki film, ponieważ jest to tematyka wojenna, jest to dramat wojenny. Akcja tego filmu rozgrywa się w Nowej Gwinei, właśnie ogarniętej wojną domową. Mamy tutaj historię takiego bardzo ekscentrycznego nauczyciela, który nawiązuje więź ze swoją uczennicą. Od razu mówię, tutaj nie będzie żadnych romansów, żebyście sobie nie wyobrażali nie wiadomo czego. W każdym razie oni nawiązują tą więź. No i tutaj bardzo, bardzo dużą rolę odgrywa w tym filmie książka Carola Dickensa Wielkie nadzieje. No i generalnie musicie po prostu sami zobaczyć ten film, ponieważ no więcej wam nie powiem, bo naprawdę ten film akurat trzeba obejrzeć od początku do końca samodzielnie i po prostu wczuć się w tą historię, więc nie chcę tutaj wam za bardzo zwracać szczegółów, waszej uwagi na szczegóły. Powiem wam tylko tyle, że naprawdę ten film wywarł na mnie ogromne wrażenie. Płakałam, to mogę wam się przyznać, płakałam jak dziecko. Ogólnie jestem wielką fanką takich właśnie dramatów wojennych, filmów wojennych, więc jeżeli macie jakieś mi do polecenia, bardzo chętnie poczytam w komentarzach na dole, możecie się podzielić tytułami, bo tak jak mówię, uwielbiam takie filmy, to są filmy najbardziej poruszające chyba w ogóle ze wszystkich. No i tak, tutaj mamy bardzo wiele zwrotów akcji, są momenty bardzo szczęśliwe w tym filmie, ale są też momenty bardzo smutne, bardzo przykre i tu jest właśnie taka mieszanka takich mega, mega skrajnych emocji i też pokazane jest, jak człowiek odnajduje się właśnie podczas wojny i właśnie jak on tę wojnę przeżywa w sobie i jakby jakie skutki niesie wojna w charakterze człowieka, więc tak. Serdecznie polecam ten film, bo naprawdę robi ogromne wrażenie. Ostatnią rzeczą taką z kategorii kosmetycznej będą lakiery do paznokci. Nie są to zwykłe lakiery do paznokci, ponieważ są to lakiery hybrydowe. To jest dosłownie kilka, które wyciągnęłam przypadkowych lakierów, żeby wam pokazać. Mam ich troszeczkę więcej w swojej kolekcji. Dlaczego lakiery hybrydowe? Dlatego, że ja jestem osobą, która nienawidzi malować paznokci, a lakiery hybrydowe dają nam taki spokój niemalowania tych paznokci przez około 1,5 tygodnia. Później już ten odrost jest troszeczkę bardziej widoczny, no i wtedy już ja jakby nie chcę dalej z tym chodzić, ale gdybyście się uparli nawet 2 tygodnie, możecie chodzić z idealnie zrobionymi paznokciami. Wielkim plusem właśnie w tych lakierach jest to, że lakier nam nie odpryskuje, nie ściera się, nie mamy żadnych odciśnień na paznokciach od poduszki, pościeli czy czegokolwiek innego. Po prostu paznokcie wyglądają perfekcyjnie, fenomenalnie, są przepięknie błyszczące i po prostu wyglądają tak, jakby były zrobione w profesjonalnym salonie. Nie mam żadnych odprysków po jednym dniu, nie muszę się martwić, o Jezu, znowu coś tu jest nie tak, muszę poprawić po jednym dniu. Tutaj takiego problemu nie ma. Jeżeli macie ochotę zobaczyć taki film w moim wykonaniu o właśnie paznokciach hybrydowych, czy na przykład jak robię jakieś, to dajcie mi znać, bo tych filmów na YouTubie jest już w sumie dosyć sporo, ale jeżeli macie ochotę, to również dla was specjalnie taki film wykonam, bo niedługo też będę zmieniała paznokcie, więc po prostu wtedy dla was nagram ten film. Także koniecznie dajcie mi znać. Jedynym minusem, który zauważyłam w tych lakierach, to jest cena, ponieważ cena jednego takiego lakieru to jest 30 zł. Także to jest jak dla mnie dosyć sporo. Natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, co mam aktualnie na paznokciach, jakie to są kolory, to jest to numer 037 Gold Disco. To jest przepiękny, przepiękny złoty brokat. Natomiast kolejnym jest 044 Intense Blue. Też bardzo ładny odcień niebieskiego. Serdecznie polecam wam te dwa kolorki. Natomiast jeżeli używacie też lakierów hybrydowych, możecie koniecznie dać mi znać, jakiej firmy, bo ja używam Semilaka. Natomiast mogłabym w sumie równie dobrze wypróbować czegoś innego. Kończymy już ten film, ale na zakończenie chciałabym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która stała się moim ulubieńcem w ostatnich miesiącach. I jest to serial. Serial, który moim zdaniem nie dotarł jeszcze do Polski z taką siłą, jaką moim zdaniem powinien. Nazywa się on Białe Kołnierzyki. Gra tam
no nie powiem, bardzo przystojny aktor, Matt Bomer, więc nawet jeżeli fabuła Was nie interesuje, to możecie chociaż popatrzeć. Natomiast mnie akurat fabuła zainteresowała, więc nie musiałam tylko się ślinić do aktora. Więc ogólnie fabuła tego serialu toczy się wokół życia takiego bardzo, bardzo uroczego, to Wam muszę od razu powiedzieć. Bardzo uroczego, bardzo czarującego przestępcy, fałszerza, jednego z najzdolniejszych na świecie. Sztuczki ma facet naprawdę zarąbiste. I naprawdę niektóre historie są mega, mega fajne. Oczywiście, jak można się domyśleć, w serialu kryminalnym mamy przestępcę, no i po drugiej stronie mamy jakiś wymiar sprawiedliwości, którym w tym przypadku jest FBI, czyli Neil Caffrey pomaga właśnie FBI łapać innych przestępców. Generalnie fabuła nie wydaje się zbyt skomplikowana, bo kiedy wpiszemy sobie w internet serial kryminalny, to właśnie to jest jego w sumie cała historia. Natomiast ten serial urzekł mnie bardzo i skradł moje serce, po pierwsze ze względu na aktora, po drugie ze względu na taką właśnie fajną wielowątkowość, a po trzecie ze względu na innych aktorów, a po czwarte, po prostu naprawdę mega, mega przyjemnie się to ogląda. Są właśnie różne bardzo fajne, zabawne zwroty akcji, bardzo zabawne historie, teksty też mają bardzo fajne. No i dodatkowo serial po prostu, no, ogląda się sezon po sezonie. Naprawdę odcinek za odcinkiem potrafiłam po prostu, nawet kiedy nie miałam czasu, siąść i obejrzeć te minimum 5 odcinków, bo nie mogłam się po prostu oderwać. Więc od razu mówię, serial uzależnia, więc jeżeli nie macie na niego teraz czasu, odstawcie, na pewno nie oglądajcie go teraz przed maturą, bo boję się o Wasze wyniki. Naprawdę, serial jest mega, mega uzależniający. Dobra, kochani, to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pokazałam Wam wszystkie moje ulubione rzeczy, które polubiłam w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Także koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tych rzeczach. No i oczywiście możecie też dać mi znać, co Wam się podobało i czy używacie tych samych rzeczy i czy czymś Was zainteresowałam. Także do zobaczenia, do następnego filmu. Pa, pa!